chciałbyś w końcu wziąć więcej na klatę i szukasz skutecznych sposobów na to, jak poprawić swoją siłę w wyciskaniu, w tym nagraniu pokażę Ci kilka prostych trików, dzięki którym można wycisnąć nawet o 20 kg więcej. Wyciskanie na klatkę to jedno z najpopularniejszych ćwiczeń na siłowni, szczególnie dla facetów, a cały czas widzę, jak faceci wykonują je beznadziejnie i nie dziwię się, że wyciskają mało. Dlatego dzięki kilku prostym rzeczom można wyciskać dużo więcej kilogramów i oglądaj, zaraz się dowiesz, o co chodzi. Bardzo częstą sytuacją jest to, że przychodzą do mnie faceci, którzy ćwiczą już jakiś czas na siłowni i ich klatka jest płaska, nie wyciskają dużo na klatkę, często też bolą ich barki, no i nie mają progresu. I wiecie co najlepsze? Ja kiedyś też tak miałem, bo moja klatka była bardzo płaska, mimo że ćwiczyłem wiele lat, możesz sobie nawet to zobaczyć, a później zamieniłem to na taki sposób. Na początku przedstawię Ci ogólny zarys tego ćwiczenia, bo tutaj już większość osób się wykłada. Kładziemy nogi na ławce płaskiej ze stopami wciśniętymi w podłogę. Jak już na pewno zauważyłeś, część osób na siłowni unosi gdzieś tam nogi w powietrzu albo nie ma całych stóp na podłodze, tylko nogi są ugięte. Już to powoduje, że możemy wygenerować mniej siły i mamy gorsze efekty. Kładziemy się, klatka piersiowa ma być uniesiona, wypięta, a barki opuszczone w dół. I często jest na odwrót. Osoby mają barki wypchnięte do przodu, a klatkę zapadniętą. Co powoduje, że wyciskają bardziej barkiem, a nie klatką. Uchwyt przeważnie jest nieco szerzej niż szerokość barków. I jedna z ważniejszych rzeczy, kiedy łapiemy sztangę, to robimy tak zwaną rotację. Ktoś by to nazwał łamaniem sztangi, co powoduje, że jakby wykręcamy na zewnątrz i sobie ustawiamy dobrą pozycję barku i klatki. Ok, teraz przejdźmy do konkretnych wskazówek i trików, które pozwolą Ci wyciskać więcej. Prawidłowa rozgrzewka już dodaje nam kilogramy do samego wyciskania. Taka podstawowa rozgrzewka trwa 5 do 10 minut. Zaczynamy od podniesienia temperatury ciała, czyli tak standardowo jakiś orbitrek, marsz i tak dalej. Później przechodzimy do drugiego etapu, to rozciąganie dynamiczne. I tutaj już tego większość osób na siłowni nie robi. I są to różnego rodzaju dynamiczne wymachy, skłony, ruchy okrężne głową czy rękami, które angażują górną część ciała. I teraz najważniejszy element dobrej rozgrzewki, czyli aktywacja mięśni. I aktywacja mięśni po prostu odpowiednio aktywuje mięśnie i przygotowuje nas do ciężaru. I przykładowe ćwiczenia to na przykład Y Raise, rozpiętki z gumą, face pull i moje ulubione, które bardzo fajnie też przygotowują barki, rotacje zewnętrzne i wewnętrzne. I uwaga, do takich aktywacji warto też dodać dolną część ciała, ponieważ w wyciskaniu na klatkę pracujemy całym ciałem, nie tylko klatką. Możemy rzucić planka, który aktywuje brzuch, albo jakieś ćwiczenie na pośladki i nawet możemy aktywować nogi, bo one się przydadzą w wyciskaniu. I jeszcze jedno mięśnie, które powinniśmy aktywować, a większość osób nie aktywuje, to są mięśnie najszersze grzbietu. To są po prostu plecy, bo tak naprawdę dobrze wyciskając, ściągamy bardzo mocno plecy do tyłu i je napinamy, czyli cały ciężar opieramy na plecach. Jedną z ważniejszych rzeczy jest zrozumienie tego, że wyciskanie na klatkę, zwiększanie ciężaru to nie jest tylko praca nad klatką piersiową. Twoje plecy odgrywają kluczową rolę w tym ćwiczeniu i mocne i silne plecy świetnie stabilizują te wyciskanie. I tu jest taka rada, to jest coś, co ja przeważnie robię, że zawsze jeszcze przed serią wyciskania na klatkę robię z jedną jakieś delikatne ćwiczenie, właśnie bardziej takie aktywacyjne na plecy i wtedy dużo lepiej się wyciska z większym ciężarem. I później rozpoczynając trening zaczynamy od serii rozgrzewkowych, czyli z samą sztangą, bardzo małym ciężarem, żeby już docelowo rozgrzać te mięśnie w danym ruchu. Kolejna rada to częstotliwość wykonywania wyciskania na klatkę. Ważne jest tutaj ustalenie priorytetu. Bardzo dużo osób ćwiczy klatkę tylko raz w tygodniu, jednak może to być zdecydowanie za mało. I liczymy wszystko w kontekście całego tygodnia. Tak najlepsza objętość treningowa to jest liczba serii od 10 do 20. Jeżeli będziesz wykonywał mniej w tygodniu, to raczej będziesz niedotrenowany, a jeżeli przegniesz w drugą stronę, to może być Ci ciężej progresować. Więc jeżeli chcesz się skupić i ustawić priorytety klatki, wtedy trenujesz klatkę dwa razy w tygodniu, a nawet 3 razy w tygodniu. A teraz mega ważne rzeczy związane z prawidłową techniką. Jeżeli je opanujesz, to mocno zwiększy się Twoja siła w wyciskaniu. Pierwsza z nich to leg drive. I tak jak mówiłem wcześniej, w wyciskaniu na klatkę pracują całe nogi, jeżeli to dobrze robimy. I właśnie leg drive polega na wykorzystaniu siły nóg do odpychania ciężaru od klatki piersiowej. Więc kładziemy stopy mocno wciśnięte w podłogę. Następnie podczas wyciskania przyciskamy stopy do ziemi, tak jakby odpychamy się dynamicznie
do góry i to nam generuje dodatkową siłę, która pomaga w wyciśnięciu ciężaru. Druga rzecz, i trochę mówiłem o tym wcześniej, czyli o plecach, musimy zadbać o pozycję łopatek. Powinny one być mocno ściągnięte do siebie i w dół, co daje nam stabilną sylwetkę i zwiększa wyciskany ciężar. I mówiłem też wcześniej o łamaniu sztangi, to jest jedna z tych rzeczy, która właśnie aktywuje nam plecy. Czyli sugeruję Ci to robić tak, że robimy łamanie sztangi, ściągamy mocno plecy do tyłu i zaczynamy ruch. Trzecia rzecz to wykonywanie mostka. Dużo osób leży płasko na ławce, a możemy wygenerować dużo większą siłę, jeżeli zrobimy mostek. I chodzi tutaj o mocniejsze wypchnięcie klatki do góry i daje nam to lepszą stabilizację ciała i poprawia efektywność ćwiczenia. Szósta wskazówka to skorzystanie z asekuracji. I mamy tutaj kilka powodów. Oczywisty, no to bezpieczeństwo. I drugi powód, najważniejszy, to jest zwiększona pewność siebie. Wiedząc, że masz pomocną dłoń, która dobrze Cię zabezpieczy, po prostu wyciśniesz więcej. Już nie mówiąc, że trochę działa tak ego wielu osób, szczególnie męskie ego, no że jak stoi nad nami jakiś facet, to mocniej się spinamy i więcej wyciskamy. Kolejna rzecz, która dla mnie jest oczywista, ale no wielu osób o tym zapomina, to jest notowanie swojego progresu. Zapisujesz z treningu na trening swoje ciężary. I co tydzień, co dwa tygodnie starasz się dołożyć mały ciężar na sztangę. I dzięki notowaniu widzisz swój całościowy progres. Rzeczywistość jest taka, że jeżeli tego nie zanotujesz, to o tym zapomnisz. I nie będziesz pamiętał, czy miesiąc wcześniej wyciskałeś 100, a może 105, a może 95 i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko powinieneś notować. Jeżeli obejrzałeś te nagranie i nadal nie wiesz, jak się za to zabrać, albo po prostu boisz się robić to samemu, to możemy Ci we wszystkim pomóc. Rozpisać plan z priorytetem na klatkę pod Twoje możliwości, tak żebyś jak najszybciej rozwinął swoją siłę i fajną sylwetkę. Dodatkowo zdalnie popracujemy nad Twoją techniką i właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, a tak naprawdę dużo więcej rzeczy skorygujemy i właśnie dzięki temu Twoja technika będzie dużo lepsza i progres dużo szybszy. Więc jeżeli coś takiego by Cię interesowało, wejdź sobie na moją stronę, tutaj gdzieś będzie link w opisie i zobacz, jak możemy Ci pomóc. I dodatkowo wprowadziłem teraz mega rzecz, nie wiem jak długo będzie dostępna, możesz porozmawiać całkowicie za darmo na bezpłatnej konsultacji z ekspertem z mojego teamu. Więc umówisz się na rozmowę telefoniczną, porozmawiasz sobie z nim, zapytasz o co tylko chcesz, jak wygląda współpraca, całkowicie za darmo i niezobowiązująco. Więc jeżeli coś takiego Cię interesuje, kliknij na link w opisie i umów się na taką darmową rozmowę. Więc teraz czas na komentarz i jak przystało na prawdziwego faceta, napisz mi w komentarzu, jaki jest Twój rekord w wyciskaniu na klatę. Trzymaj się i na razie.